Dla modelarzy i dla świata lotniczego to są takie normalne zawody. Włocławek, jako mieszczący się w centrum prawie Polski i posiadający dobrą infrastrukturę modelarską, mam na myśli te tory modelarskie, od wielu lat jest organizatorem tego rodzaju mistrzostw Polski, Europy czy też świata, bo przypomnę, że w tej kategorii miały być w ubiegłym roku mistrzostwa świata, czyli modeli samolotów na uwięzi miały te mistrzostwa być, one były przełożone na ten termin teraz sierpniowy, ze względu oczywiście na ponowne jakby wskazania pandemiczne zostały one przełożone na 2022. Udało nam się dzięki życzliwości Aeroklubu Polskiego i Ministerstwa Sportu, tak w skrócie mówię, udało się zorganizować te mistrzostwa, które właśnie w dniu dzisiejszym się kończą. Są to mistrzostwa, które no, jak wszystkie zawody sportowe wymagają pewnego predyspozycji również technicznych, pilotażowych i są doskonałą formą do spędzenia czasu wolnego. Jest okazja, żeby się można było wziąć spotkać i te główne cele, te właśnie polegające na tym, żeby wziąć się spotkać, żeby można było wspólnie spędzić mile czas przy wykonywaniu tego typu lotów, ten właśnie podstawowy cel osiągnięto. Oczywiście osiągnięto też ten też cel taki, jakim było wyłonienie mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach. Generalnie to są modele, które bardzo szybko latają, które są sterowane na uwięzi. One latają z prędkością od 150 do 250, nawet do 300 km na godzinę. Są to modele, które mają specjalne silniki w kategorii F2A i F2C, jeżeli dobrze pamiętam, ale są też i kategorie tych modeli też sterowanych na uwięzi, które są z napędem elektrycznym i z napędem spalinowym, które kręcą akrobacje, które latają na odpowiedniej wysokości. To podlega ocenie przez specjalnych sędziów. Przypomnę tylko tak, że te warunki pogodowe, które mamy w dniu wczorajszym, dzisiejszym, kiedy są bardzo wysokie temperatury, przy tym silnie wiejący wiatr powodują, że rzeczywiście od tych zawodników wymaga się dużego kunsztu pilotażu. Samolot, który leci z wiatrem, on się inaczej zachowuje przy sterowaniu i w ciągu pół sekundy zmienia się kierunek, bo samolot lata o 360 stopni ciągle. Powoduje to, że no wszystko to jakby wyzwala w zawodniku takie dodatkowe emocje, pozwala, żeby się wsiąść i sprawdzić swój model, który jest często wykonywany przez samych zawodników. Stąd i co jeszcze chciałem powiedzieć, że z racji tej, że mamy we Włocławku tutaj na lotnisku w Kruszynie z tych asfaltowych torów takich pod kątem tych mistrzostw, aż dwa takie tory, one są wygrodzone z tego względu, że te modele bardzo szybko latają i ze względu bezpieczeństwa te wygrodzenia są, ale i to, co wcześniej powiedziałem, że jesteśmy w prawie centrum Polski, blisko autostrady, doskonale to się wpisuje w taką mapę i pozwala to, że ludzie do nas przyjeżdżają i korzystają z naszego zaproszenia. To są modele na uwięzi, mamy tutaj dość szeroki wachlarz konkurencji. Konkretnie to są konkurencje tak akrobacyjna, szybkościowa i wyścigowa. Polegają na tym, że w przypadku akrobacji ocena subiektywna wykonywanych programu obowiązkowego figur, w przypadku modeli prędkościowych mierzenie automatycznym fotokomórką prędkości modeli, to są prędkości rzędu 300 na godzinę, tak dla zobrazowania. I druga, trzecia, to są modele wyścigowe, trzy zespoły pilot, mechanik ścigają się i między sobą, uzyskując jak najlepszy czas, a walczą ze sobą w półfinałach, przepraszam, w eliminacjach i w półfinałach na odcinku 10 km, w finale 20 km. Rodzinnie dzisiaj tutaj się zrobiło za waszą sprawą. W ogóle jak będziecie wspominali te zawody we Włocławku? Bardzo dobrze, świetna zabawa, rywalizacja bardzo mocna, no i udane zawody, to najważniejsze. A grunt to dobrze się bawić, a nie tam rywalizować. Okej, a powiedzcie, no rodzinnie więc nie mogę zapytać, to jest rodzinna tradycja, czy jesteście pierwszym pokoleniem, które bawi się w motorarstwo? Nasz tata zaczął się tym interesować, a my jakoś to podłapaliśmy, zobaczyliśmy, że gdzieś tam na strychu właśnie te samoloty są takie. No i zaczęliśmy dopytywać, jak to działa i latać po prostu. I tak od 5 lat już latamy, powiedzmy, rodzinnie. Na początku ja latałem, później brat, no i siostra z 2 lata temu zaczęła. A powiedzcie, sukcesy na waszym koncie, wiadomo, tutaj we Włocławku, tak, ale wcześniej, no i plany na przyszłość. No tak, za rok mamy Mistrzostwa Świata, w których weźmiemy udział. Mam nadzieję, że coś się uda wygrać. No i oby więcej podiów, tak. Okej, okay. A w twoim przypadku plany? Ja akurat wystartowałam, nowa konkurencja dziewczyn, więc zapraszam, jak są jakieś chętne dziewczyny, to zapraszamy, żeby była większa konkurencja, bo aktualnie jestem tylko ja i jedna dziewczyna, co
dopiero zaczęła latać, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej dziewczyn, będę mogła porywalizować w mojej konkurencji, bo aktualnie tylko mogę z braćmi i z seniorami startować.